przywieziony do Giszfeldu siłą i osadzony na karku kanonikom regularnym. Ja byłem zaopatrzeniowcem klasztoru i tu po mięso, masło, węgiel jeździłem. Oczywiście najpierw do wyznaniowca powiatowego do Warszawy, potem wyznaniowca wojewódzkiego tu. Tak, więc dużo wspomnień. To 50. lata zeszłego stulecia. Nie wiem, czy jest ktoś, kto pamięta tamte czasy z państwa. Jest jedna pani, która pamięta. A, są tak. Zasada jest słuszna, byłbym przeciw, dlatego że to jest promowanie nikotynizmu. Nie? To, że ktoś ma taką słabość, nie powinien. No, ale samo przeciwstawienie jest głębokie, bo tendencja do palenia czarownic wcale nie znikła. Oczywiście w inny sposób się to pali, to dokonuje. Niszczenie kogoś, to jest inny, kto wydaje się, że nam zagraża swoim myśleniem, niepokoi, a nie umiemy z nim merytorycznie dyskutować, w takim razie chcemy go spalić. Spalić jego dobrą opinię, obrzucić go obelgami, obrazić, zdyskwalifikować, obmówić, żeby przestał istnieć. Po prostu nie możemy poradzić jego sposobem myślenia. Więc to prawda, lepiej siąść, zapalić fajkę, to sprzyja myśleniu i zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi. Także ten tytuł mi się bardzo, bardzo... są skreśleni, to już są zdemoralizowani, ale żebym tej zarazy nie szerzył w innych pismach, to zostało odebrane przez wielu prawdziwych Polaków i prawdziwych katolików jako hasło, że można teraz na Bonieckiego ruszyć z kopyta. I wydało się tyle różnych artykułów, tekstów, które przypisywały mi poglądy, których jako żywo nie mam. I poprosiłem moich kolegów w redakcji, żeby przygotowali zbiór artykułów wstępnych, takich wstępniaków do tygodnika, że w ciągu lat w końcu człowiek chcąc, nie chcąc ujawnić swoje przewrotne poglądy, żeby ludzie, którzy jakoś dobrze mi życzą, mogli zobaczyć, co ja naprawdę myślę, ponieważ przypisywałem. A poza tym palenie fajki ma jeszcze jeden bardzo wielki walor. Proszę Państwa, fajka nadaje najgłupszej twarzy inteligencji. Formę tej książki, ponieważ jak Państwo mogą zerknąć do środeczka, to od razu zwróci uwagę fakt, jak ona jest skonstruowana. Ja to odebrałam, to znaczy obcowanie z tą książką, jak takie troszeczkę wkradanie się w myśli księdza Adama, ponieważ po pierwsze tekst jest przetykany zdjęciami, które obrazują takie życie codzienne w sumie, a też jest każdy tekst jest obdarzony komentarzem. Możemy wiedzieć, w jakim kontekście się pojawił. Więc sama forma książki jest bardzo ciekawa, a przy tym dobór tych tekstów jest naprawdę intrygujący, ponieważ z jednej strony dzięki takiemu układowi możemy przyjrzeć się, co się działo, jakie były o temat zakazu wypowiedzi w mailach, w mediach. Ale ta dłuższa noga poza tym jest taka, że teraz jestem taką objazdową ofiarą świętej inkwizycji niedotuszoną w czasie palenia na stosie. Więc to jest osobliwość, dlatego że w Polsce to już mało takich przypadków jest, żeby ktoś był ofiarą świętej inkwizycji, to że jeszcze się rusza i mówi, wobec tego naród się zbiega gwałtownie, żeby zobaczyć. I to się okazało, oczywiście jest bardzo miło tak się spotkać, tyle ludzi przyszło, a mówię, takie spotkanie, nigdy tyle nie przychodzi, co na księdza, no to miłość własna jest oczywiście tutaj pieszczona, ale to powiedzmy względem. Natomiast tych spotkań dosyć dużo, bo jestem zapraszany przez rozmaite ośrodki, że to są świetne rozmowy. To się rozmawia właściwie o wolności, o odpowiedzialności, o Kościele, o wierze, o Panu Bogu, o sakramentach, o różnych takich sprawach, że
naprawdę warto temu czas poświęcać, bo tak rozmawiać o Marynie, no to szkoda czasu, nie? Czy no, narzekać na polityków. To już tak w kółko to się miela, to nagle się zbiera masę ludzi, chcą rozmawiać, inni mówią, drudzy słuchają, nie wychodzą, są do końca. Dlatego jest to dla mnie no, wspaniałe przeżycie. To jest dużo ciekawsze niż przyjść i tej panience, która trzyma mikrofon, skomentować, potem połowę jeszcze z tego komentarza mojego przemądrego wytną. Powiedzi, to on przychodzi, bo tak uważa, że trzeba, to jest jego wybór. Coraz bardziej jest to religijność z wyboru, a nie ta socjologiczna, gdzie grupa nas niesie, nie? Ja nie bardzo mam poglądy, no ale wszyscy idą, wszyscy biorą śluby, wszyscy na Wielkanoc tego, no to z tą falą nawet tak trudno się dosyć z tego wyłamać. To się rzeczywiście zmienia moim zdaniem w dobrym kierunku. Może na statystykach to się odbije negatywnie, ale siła Kościoła nie polega na statystykach jednak. To bym się z tym zgodził, ale Z jedną rzeczą chciałem lekko zakwestionować. Powiedział, że mniej młodych ludzi jest w kościele i na to bym powiedział, zależy w którym. Zależy w którym. To jest bardzo ciekawe. Byłem w kościele krakowskim świętego Floriana. Bardzo piękny kościół, pięknie odnowiony. Taka parafia, no jak parafia księża pracują, przykładają się. Nie chcę ich tu, broń Boże, jakoś krytykować. Tam byłem rezydentem, tam trochę pomagałem, ale pracowałem w redakcji głównie. I tam, no nie pękał ten kościół od młodzieży, trzeba powiedzieć, jakieś rekolekcje szkolne czy coś, no to przychodzili, ale to nie był kościół, gdzie pełno było młodzieży. Proszę Państwa, jeżeli znacie Kraków, Dominikanie od świętego Floriana to jest piechotą 17 minut. I ten kościół jest właściwie stale wypełniony młodymi ludźmi. Ale to jest ogromny kościół, święty Florian niewielki, tam jest ogromny. Na mszę w powszedni dzień, na mszę dla młodzieży, dla gimnazjów, po prostu pęka w szwach. I to jest ciekawe zjawisko, które zresztą także już i socjologowie zbadali w innych krajach, stwierdzili, że katolik parafianin, czyli taki, który funkcjonował w ramach tej organizacji parafialnej, zostaje w tej chwili zastąpiony przez katolika pielgrzyma konwertytę, tak to ta pani nazwała, to znaczy człowieka, który szuka, który pielgrzymuje, który znajduje miejsce, w którym czuje, że jest zrozumiany, że to jest ta długość fali, na której on się odnajduje, słyszy i rozumie. I to jest pielgrzym konwertyta, czyli to jest człowiek, który odkrywa właściwie, nie to, że mu to wpoili, tylko odkrywa wiarę i znajduje to środowisko, w którym może się odnaleźć. To jest ja bym się odrzeknął w każdym razie od tego, żeby wprowadzać radę, żeby przyciągnąć młodzież. W ogóle byśmy nie powinien pracować na zasadzie specjalisty od PR-u, nie? Od wizerunku. No, paru specjalistów zaprosimy, choćby z tej instytucji genialnie funkcjonującej. Powiem, no, co zrobić, żeby na więcej ludzi przychodziło do kościoła? No więc tak, wikarzy niech stoją przy drzwiach uśmiechnięci. Niech organista zagra coś skocznego. Tak kościół nie może funkcjonować i to by było na krótką metę. Natomiast Kościół ma głosić dobrą nowinę. Powiedzmy sobie szczerze, jak się słucha czasem kazań, to ma się wrażenie, że to ani nowina, to jest to powtarzanie w kółko starych sloganów, ani nic nam dobrego nie ma, raczej grożą tutaj nam zagładą i wskazują wrogów, którzy zacieśniają swoje szeregi i od strony Brukseli kierowani maszerują, żeby zniszczyć, więc żadnej dobrej nowiny tutaj, ani dobrej, ani nowiny nie widzę. I tu jest wielki problem. Myślę, że ta radość, za którą tęsknimy i której pragniemy, to jest radość, która, już pomijam dzieci, bo to jest sprawa pedagogiki, kontaktu z dziećmi,
świecie, ale chodzi o tę radość, która tam nas ujmuje. Ona musi wynikać z tego, że my się cieszymy naszą wiarą, że my się cieszymy Panem Jezusem Chrystusem, że my jesteśmy radośni. To może przybierać formę piosenek i siedzenia przy konfesjonale, ale to chodzi o taką radość, która w nas jest. I takie mam, no to już nie zawsze, no ale powiem, jak to odczułem. Zawsze jak wracam z Afryki albo z Brazylii, to bardzo dotkliwie tak odczułem, że nasze kościoły są smutne, nudnawe i smutne. Stoją ci ludzie na moment braterstwa, przekażcie sobie znak pokoju. Ja opowiedziałem w Kamerunie, w takiej parafii, jak w Polsce się przekazuje znak pokoju. Oni się tarzali ze śmiechu po prostu. Opowiedziałem dokładnie, to właśnie to kiwanie głową, zresztą otarza bardzo śmiesznie wygląda. Tam się po prostu ludzie obejmują. Nie możemy naśladować stylu innych kultur, bo to wyjdzie głupio. Ale te młode kościoły, one coś w sobie mają. Tam są ludzie zachwyceni tym, że są wspólnotą, że są razem. To po prostu jest. To nie może z zewnątrz przyjść. Ja się boję, że ta radość wyreżyserowana, ona jest na krótką metę. Ciągle czymś zamartwiamy, czegoś boimy. Nie lękajcie się, mój Pan Jezus. To ja jestem. Jestem z wami do końca świata. Myśmy przeszli już takie różne próby. Już chciałem zlikwidować Kościół, podporządkować go partii, pozbawić środków materialnych. Zabrali nam państwo kościelne. To też było przerażenie. Będzie koniec Kościoła, koniec papiestwa. Wprost przeciwnie. Na dobre to wyszło. I ja myślę, że to jest ciągle niedoczytanie tej dobrej nowiny Ewangelii, że my tym nie żyjemy. No idziemy, trzeba ten obowiązek spełnić niedzielę, żeby spełnić. A to nie jest, że muszę spełnić przepis, tylko idę nabrać siły na cały tydzień. Na jakie siły nabiorę? Więc to jest chyba problem. Czy to tylko ostatnia część, czy muszę na wszystko odpowiedzieć? O tej najtrudniejszej sprawie. Nie, o najtrudniejszy moment w tygodniku powszechnym, bo ja troszkę śledzę losy. Takie są kobiety. Zawsze wypatrzę jakiś punkt taki, którego człowiek nie chce wybrać, ale porozmawiam. Ale ja bardzo przepraszam, ale to mnie bardzo interesuje. Sam tu przylazłem, więc muszę konsekwencji. Nie, bo łatwo jest, znaczy łatwiej, księdzu, ja wiem, rozmawiać o wierze, o tym, no... No też trudno, ja tak znowu łatwo. Tak. Ale nie, ponieważ to pytanie ma jakiś taki ogólniejszy sens, dlatego, że co pan czuł wtedy, to uważam, że zawracanie głowy, to już zostawmy telewizyjnym dziennikarkom pytania, co pan czuł, kiedy... Pana żonę przyjechał tramwaj. Co pan? Tak wyglądają te rozmowy. Nie, ale to nie jest takie pytanie. Interesuje mnie najtrudniejsze. Czy teraz jest trudniej? To jest pytanie poważne. Cicho, teraz ja mówię. Otóż, proszę państwa, rzeczywiście fenomen tego pisma jest zdumiewający. Ono odstaje jednak od rynku pism katolickich. Tych, którzy się nazywają pisma katolickie, takie firmowane przez kurię, bardzo potrzebne, bardzo kupowane, biją rekordy. Rekordy w Polsce w ogóle pracy, gość niedzielny, niedziela, to są pisma, które naprawdę są masowo sprzedawane, czyli są potrzebne do czegoś i odpowiadają na jakieś wielkie zapotrzebowanie. Są to pisma robione w pewnej konwencji. To jest pismo kościelne, katolickie, więc ono wyraża stanowisko Kościoła oficjalne. Odpowiedzialność jakąś za to ponosi biskup, więc to jest pewien limit. Jako pisma katolickiego, ale robionego na odpowiedzialność redakcji przy protektoracie arcybiskupa krakowskiego, ale on nie ponosi odpowiedzialności za to. Nie żąda, żeby mu to przynosić wcześniej do cenzury. Sprawia, że tygodnik może się zajmować także złymi wiadomościami.
że my nie zostawiamy tego prasie wrogiej Kościołowi niechętnej, tylko podejmujemy bardzo bolesne, trudne tematy. I nie zawsze na melodię apologetyki. Miłując Kościół, trzeba powiedzieć, Jan Paweł II co zrobił? Powiedział o grzechach ludzi Kościoła w historii Kościoła. To jeszcze tam w historii Kościoła to może łatwiej, ale powiedzieć dzisiaj. I myślę, że na to jest miejsce, nie myślę. Wiem, że jest miejsce w Kościele, w innych krajach nie jest to problem. W Polsce jest to bardzo źle przyjmowane. I rzeczywiście tygodnik został z Kościoła wyrugowany. Można kupić w zakresie prasę katolicką. I tu mamy listę gazet, ale tygodnika wśród nich nie ma. Tutaj wyznam, że kiedy takie ogłoszenie miałem u świętego Floriana, to zatrzymywałem się, że można kupić, i tu wymieniałem te tytuły. Nie mówiłem ani katolicką, bo to nie jest cała praca katolicka, to jest tygodnika, kurczę. No więc mówię, można kupić niedzielę i gościa niedzielnego w zakrystii i jeszcze tam coś. Więc jest niechętnie widziane przez część biskupów, przez arcybiskupa Michalika, na przykład przewodniczącego episkopa, to jest ważna postać, nie? No uważa, że jest szkodliwe dla Kościoła pismo. Tak uważa, może tak uważa. I że najcenniejsze to jest Radio Maria, Trwam, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik, że to jest wzór mediów katolickich. Oczywiście, jeżeli to jest wzór, no to tygodnik jest antywzór. No, to nie są sprawy wiary, to jest sprawa dyskusji. Z księdzem arcybiskupem czasami ośmielam się toczyć spory na ten temat. I efekt tego jest bardzo konkretny, że pismo, które jest sprzedawane w kościołach, jeżeli nawet w każdej parafii sprzeda się jeden numer, to ma zapewniony spokojny byt. My jesteśmy sprzedawani w kioskach i w prenumeracie. Byliśmy w sytuacji, można powiedzieć, najbardziej krytycznej w historii tygodnika, kiedy znaleźliśmy się krok przed ogłoszeniem upadłości. Jak Państwo wiedzą, jest obowiązek ogłoszenia upadłości przy pewnym stanie finansowym. Widać było, że za miesiąc będziemy musieli ogłosić upadłość. I wtedy odważyłem się napisać do czytelników taki apel, co było testem, czy nasi czytelnicy mają serce po lewej stronie, a portfel po prawej, czy też te dwie rzeczywistości się spotykają. No i ci, którzy czytają Tygodnik Powszechny, uratowali go od śmierci. Po prostu dali nam pieniądze.